Sprawa jest obserwowana przez innego policjantów. obserwatora, bo też czasami osoby właśnie mają kamery zamontowane w swoich pojazdach i jest zgłoszenie na policję. Funkcjonariusze mają też prawo zatrzymać uprawnienia do kierowania i wtedy decyzję dopiero podejmuje sąd w kwestii takiej. Taki dokument jest po prostu zatrzymywany i kierowany do sądu, więc tak, naprawdę. W przypadku popełniania wykroczeń, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, to jest na przykład owa szaleńcza jazda, tak, wyprzedzanie każdego samochodu, w terenie zabudowanym jedzie jak dziki, po prostu nie patrząc na nic, przejeżdżanie, wyprzedzanie na przejście dla pieszych samochodu, który zatrzymał się, żeby puścić pieszego. To są wykroczenia szczególnie niebezpieczne. No i stwarzające bezpośrednie zagrożenie, zwłaszcza dla tego pieszego, a jakże często jesteśmy świadkami takich sytuacji, tak, że jeden kierowca się zatrzymuje, a drugi przejeżdża przez to przejście dla pieszych i pieszy tylko dlatego nie ulega wypadkowi, że po prostu udało mu się odskoczyć. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat przede wszystkim bezpieczne wakacje. Czekamy na pytania, może spróbujemy rozwinąć ten temat, może są inne sytuacje, które należałoby podnieść na antenie Radia Maria. Zapraszamy, zachęcamy. Numery do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Dziada śpiewającego wyłączyć. Bo tutaj jak nie czerwone gitary, to wiem, żeby Radio Maria i czerwone gitary, to coś nie tak. Dla swoich pracowników to organizują za 50% ceny. A w ogóle coś takiego radzę, bo to jest w kilku etapach. Między innymi badanie psychologiczne to jest drugi etap. No powiedzmy, nie można przejść takimi wariatami do ręki. No to tak suma summarum. To kosztuje około 1000 zł, jest kilka spotkań, że oni mają tam w Poznaniu, jest, to są takie wyjazdowe. No i tak właściwie około 2 miesięcy to zajmuje, do 3. No, no i później się po prostu coś ma. No i wtedy stawki są inne. Powiedzieli, że jeśli ktoś ma pozwolenia na broń, że oni ochraniają i nawet z zagranicy. Zatem ja poczytałam tutaj po certyfikatach, od razu się zorientowałam, że to są byli wojskowi, bo oni mają, słuchaj, pozwolenia na tajne. No. No. Wiesz, no takie wie, że to nie każdy wie. A mnie skąd pani wie? Ja to wszystko wiem. No wiedzieć można, a czemu nie? No wiedzieć można i potrzeba. Powiedzieć, że w każdej ilości ludzie tacy, no ale to wiesz, to zasady dotyczą żołnierzy. Właśnie, którzy, no wiesz, o sztukach walki i tak dalej. No, to tych to zawsze. No. No, ale tańczy to zarabiają. Naprawdę to żadne pieniądze. No. No, ale z drugiej strony ryzykują, bo wiesz, no. Tak. Także widzisz, ludzie się różnymi rzeczami interesują. Nawet może być ciekawa broń, nawet może być agencja ochrony i ciekawa, może być wszystko ciekawe. Aby nie wernisaże. Może być ciekawe, jak ktoś wpadnie w jakiś tramp czegoś, to może tym żyć potem. Sposób zachowania się. Ktoś tego nie przestrzega, musi się liczyć z odpowiedzialnością za wykroczenie. No i warto jak gdyby przede wszystkim o swoje życie, zdrowie dbać. No, rowerzysta, jak już wspominaliśmy, to jest ten uczestnik ruchu, który jak sam o siebie zadba, to niekoniecznie może się zdarzyć, że ktoś inny o niego zadba. Ja myślę też, że warto powiedzieć o tym, że nie ma co stygmatyzować, że rowerzyści źle jeżdżą, że kierowcy, że piesi. Bo tak naprawdę wszyscy mamy pewnie
te same grzeszki i każdej z tych grup można by zarzucić podobne wykroczenia lub popełnione, jeszcze myślę, w tej samej, pieprzowy, podwójny, jakiejś skali procentowej, gdyby to procentowo wyliczyło. Wszyscy po prostu albo tych przepisów przestrzegamy, albo nie. Albo jestem, gdy jestem rowerzystą, czy jestem pieszym, czy jestem kierowcą, tak? Można teraz zacząć dyskutować, czy kierowcy z samochodów ciężarowych, czy samochodów osobowych jeżdżą lepiej, gorzej. Myślę, że wszyscy musimy wziąć pod uwagę, że te wszystkie grupy są po prostu na drodze i wzajemnie się po prostu nawzajem szanować przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów ruchu, ale możemy my to tutaj powtarzać wielokrotnie jak mantra, życie swoje, no. A co warto by zwrócić uwagę, kierowcy, mimo iż kończą prawo jazdy, to zdarzają się też różnego rodzaju wykroczenia. Jeśli chodzi zaś o rowerzystów, no, nie musimy żadnego dokumentu posiadać. W szkole robimy kartę rowerową i to, że przypominamy sobie, jak jeździć rowerem, to jeszcze nie do końca sobie przypominamy wszystkie przepisy. I warto by było zwrócić jednak uwagę na to, że jeżeli wsiadam na ten rower, a od lat na przykład nie jeździłam samochodem lub od lat w ogóle nie jestem posiadaczem prawa jazdy, a od lat nie do końca zaglądałam w ogóle do kodeksu, to on, bo my mówimy tutaj było, o tym dniu. On w ogóle nie na psychologii. Przynajmniej trochę on pewnych rzeczy, takich normalnych, które powinno rozumieć dziecko i zwykle rozumie, to on tego nie rozumie dlatego, się, dlatego, że tego nie znał, nie wiedział, czy miał wypaczone. Które pewne rzeczy nie rozumie. On na przykład co jednego, po którego człowieka to nazywa śmieciem. Przypomnieniu sobie, czyli, że on ludzi segreguje jako ludzi, jako nadludzi, jako podludzi. Bezpieczeństwie własnym. No pewnie, że nie wolno, bo to nie jest psychologiczne. Więc warto, zanim wsiądziemy na ten rower, nawet wiosną, może jeszcze spojrzeć do kodeksu, przypomnieć sobie prymitywny sposób, bo to inaczej można byłoby siebie dowartościować. Człowiek, który panuje nad sytuacją, który się szybko nie denerwuje, tu jest klucz do mądrości. No, pojawiły się rowery miejskie, dyplomacja, opanowanie. Ludzie bardzo często z nich korzystają. No niekoniecznie przestrzegając przepisów. A on z byle czego, proszę ciebie, się denerwuje. Ja ci coś powiem. Tu w gazecie też, nie wiem, czy ty to tam napotkałaś, spotkałaś się z tym tam na biurku, jest w gazecie, jak Wałęsa rozmawiał z Olejnik. To w pewnym momencie do tej Olejnik mówi, co ty pierdolisz? Ale tam w gazecie to jest słowo pier. Co ty pier? Ale to teraz tak. Albo pierdolisz, albo co ty pieprzysz. No przy kamerach. To jest takiego powiecie. Pier. Dla kierowców. No wiadomo. Ale to nie jest poziom, bo to mówi każdy. Ja mówię o mienianiu pewnych przypadki wyrazów. To ty byś mogła o tym mówić, ale ty to pomieszałaś. A natomiast to, co ty pierdolisz, to mówi każdy i po nie wiem ilu studiach był, bo tam myślę, że powinni tutaj, może państwo powinno powiedzieć o tym, żeby nie tylko prawo jazdy zabierać, ale także może konfiskować, nie wiem, auta. Po francuskiej idzie kurka, ja mówię, oj, chyba czas szlachetstwa, to chyba dawno to nie miało, bo ja widzę, że idzie baba, elegancko ubrana, a słowami rzuca takimi, że utraty, ja mówię, ale po co, samochodu, to, po co to gadać, tak, to nie lepiej mówić, to już nie są trochę pytania do policji, tak, my jesteśmy od tego, żeby rzeczywiście takiego kierowcę zatrzymać, stąd na przykład działania alkoholu i narkotyki, brak biletów powrotnych, są to działania prowadzone przez kujawską pomorską policję, między właściwie głównie przez policjantów ruchu drogowego. Nie, no ja pięknie tą policję, trzeba od razu na policję dzwonić, a nie na ten pipek, który pewnie się wyładował i który dawno pewnie nie działa. Ja mówię do tego Bileckiego SMS, czytam mu 50 zdań, mówię, do kogo to dzwonić, do jakiegoś
W tych miejsc jest znacznie więcej, bo jeszcze są ogródki. Na Berdyczów, do kogo? Są również prowadzone ani to, i będą a ten Solid powiedział, że to nie jest aparacja. Ja mówię, no to rzeczywiście. Ilości patroli w okolicach tych miejsc, gdzie spotykają się na drodze. No on nie odpowiedział, on potem dzwonił do Kazia, żeby dowiedzieć się, jak tam było. Na policyjnych kontroli jest więcej, natomiast takie zdarzenia, które... o którym pan opowiada, to zapewne kierowca straci prawo jazdy. Bo ten Kazio nawet nie zauważył, że to policja się oczywiście będzie sprawa karna, no ale sprawy wypadku już nikt nie cofnie, tak? To jest kwestia właśnie odpowiedzialności za to, co robię jako dorosła osoba, jako kierowca i jako ktoś, kto decyduje się wsiąść po alkoholu i prowadzić samochód. Oj. Generalnie nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, ale te przepisy karne, które w ostatnim czasie się zmieniły, dotyczyły również kierowców, którzy decydują się na wsiadanie do pojazdu pomimo orzeczonego już zakazu prowadzenia pojazdu. Ustawodawca zaostrzył karę pozbawienia wolności w tym przepisie od 3 miesięcy do 5 lat. Poza tym zdarzają się sytuacje, kiedy kierujący wsiadają do pojazdu, kiedy już nie mają zakazu prowadzenia pojazdu, bo powiedzmy ten okres zakazu im upłynął. Wówczas taką nowelizację również mamy od kilku lat. Osoba, która posiada cofnięte uprawnienia na terenie Polski, wsiadając do pojazdu popełnia również przestępstwo już stypizowane w innym artykule i również zagrożony dosyć wysoką karą, bo do 2 lat pozbawienia wolności. Więc te kwestie tych kierowców, którzy decydują się na wsiadanie zakupu, no gdyby przepisy karne restrykcyjnie już podchodzą do tego tematu, nie zmieni to postaci rzeczy, że trzeba przed wejściem gdyby zastanowić się, czy można to robić, prawda? No doszło do przykrego wypadku, ktoś stracił życie. Do takich sytuacji niestety dochodzi i to jest to, o czym wspominaliśmy, że to nie tylko kara, którą poniesie ten człowiek, bo ona na pewno wszyscy przyznają, że nie będzie adekwatna do tego, jak ktoś stracił życie, ale właśnie dlaczego do tego doszło, czy musiało do tego dojść, więc gdyby zdrowy rozsądek, obserwowanie wszystkich, odpowiedzialność wszystkich za ten stan rzeczy, żeby gdyby uniemożliwić, jeżeli jest taka opcja, bo czasami ktoś sam wsiada i nie ma możliwości, gdyby zapobiec temu, natomiast nie pozostajmy obojętni, bo mówię, widzimy często sytuację, że ktoś wypił chociażby piwo, żadna, jak gdyby, czy to by było chociażby to jedno piwo, to też jest alkohol i jak gdyby żadna ilość nie jest wytłumaczeniem na to, czy odległość, że mogę, że to nic takiego. Przepis stanowi i nie jest on po to, żeby go łamać, tylko jest stworzony po to, bo jest to problem, no, do którego nie powinno w sumie dojść. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i gości w studio. Słucham uważnie i cieszę się, że ta audycja jest na łamach naszego radia, bo to, co się dzieje, żyjemy w czasach rzeczywiście, ktoś tu powiedział z Państwa, że trzeba być czułym, po prostu jest ogólnie znieczulica i do tego dochodzi liberalizacja tych przepisów. Ja na przepisach się nie za bardzo znam, jestem pieszym, a co do samochodu nigdy nie miałam, ale przed chwilą jakiś pan dzwonił i mówił o tym na przykład, że więcej niż minutę nie powinno się trzymać bez prawda włączonego samochodu. Ja się nie znam na tym, ale z drugiej strony, jeżeli walczymy o to, żeby nie było smogu, czy to nie ma wpływu, a poza tym jest hałas? I dlaczego nie ma przepisów, które, dlaczego się nie egzekwuje tego? Przecież jeżeli trzy samochody są na ulicy, czy cztery, włączą szósty rano, czy o piątej, po południu nawet na więcej niż godzinę, to nie jest tłumaczenie, że ktoś musi sobie się chłodzić w samochodzie. Nie wiem, czy to wpływa także na podniesienie, że tak powiem, że ten smog jest, ale jednak jest zbytnia liberalizacja. Notabene jedna z pań tu powiedziała, że musimy, każdy ma coś na sumieniu, że i kierowcy, i śpiesi, i rowerzyści, ale tak nie można podchodzić, przepraszam, do rzeczy. Zawsze uczono mnie, kiedy chodziłam po górach, że dostosowuje się do najsłabszego. Ja mieszkam akurat w Warszawie. Dam przykład. Mieszkam w bardzo obecnie modnej dzielnicy, na Saskiej Kępie. No, mieszkam 50 lat. Jest ulica Francuska i Paryska. Jest zwężona, nie wiem, mnóstwo pieniędzy wydano na
remont, zwężono, a następnie zapanowała moda na rowery. Moda z zachodu, bardzo dobrze, Europa, tylko zapomniano o tym, że zwężona ulica, nie ma gdzie taki rowerzysta prawie jeździć po ulicy, natomiast na chodnikach są już wypadki. My chodzimy ze strachem. Ocierają się nas rowerzyści, znajomemu wjechał na stopę, ma połamaną, ale sami Państwo mówią, że skoro nie musi być specjalnie żadnych, no nie ma rowerzysta jakichś oznaczeń, czy też, znaczy w tym sensie, że jak go złapać, że tak powiem, przecież ile jest takich wypadków ze starymi ludźmi, notabene nie ma też ławek, więc stary człowiek nie może usiąść na francuskiej czy paryskiej prawie i na tych obok uliczkach, ponieważ musi chodzić, no ale to zdrowo chodzić, tylko nie w sytuacji, kiedy rowerzysta ociera się o człowieka, prawie że urywa rękę, jak to ostatnio widzieliśmy, że ktoś wskazał ręką kierunek dla kogoś, a w tym czasie rowerzysta wjechał na tego człowieka. Poza tym Państwo mówią, że trzeba przestrzegać przepisów, że w hełmach, no właśnie jeżdżą w hełmach z jakimiś komórkami, ze słuchawkami w uszach, jeżeli się zwróci uwagę, to po prostu bardzo nieładnie odpowiadają. My jesteśmy terroryzowani. Pani Madzio, jeżeli możemy, pytanie jakieś. To znaczy pytanie jest takie. No, że czy Państwo sobie zdają sprawę i że w ogóle, znaczy Państwo na pewno tak, ale dlaczego jest taka, w Nowej Polsce zapanowała taka liberalizacja, że żeby wsiąść na rower, wystarczy wypożyczyć, kiedyś jednak by trzeba było robić prawo jazdy, prawo na rower. Poza tym przy tej znieczulicy powinni Państwo wsiąść na rowery. Karta rowerowa, coś takiego było. Że policja powinna nie w samochodach, tylko powinna, widząc takie sytuacje, że zajeżdżają pieszy, którzy są najsłabsi i trzeba o nich zadbać, to nie widzę takich patroli. I jak my mamy żyć w takiej sytuacji, kiedy ktoś sobie połamie się cały, a nie ma możliwości złapania i wyegzekwowania kary? No i to włączanie, ma ten pan rację, że włączanie jest bardzo uciążliwe. Serdeczne. Dziękujemy. No to może cały czas ponoszenie tej świadomości w społeczeństwie, no pomoże nam jakoś współistnieć na tym ścieżce rowerowej i chodniku. Cały czas mówiliśmy o tym, mam nadzieję, że z Warszawy, z dzielnicy, w której pani mieszka, też słyszy ktoś z funkcjonariuszy to. Jeśli jednak jest to problem, który jest uciążliwy dla pani, myślę, że warto też się skontaktować z dzielnicowym, żeby zaznaczyć, na czym problem polega, i wówczas dzielnicowy też, jestem przekonana, że podejmie kroki, aby kierować patrole, o które tutaj jakby pani prosi. Natomiast ja nie kojarzę takiej sytuacji, żeby kiedykolwiek w naszym kraju była konieczność robienia prawa jazdy na rower, ale być może nie pamiętam po prostu jakiejś sytuacji, nie mam takiej wiedzy. Na pewno w szkołach dzieci mają możliwość, już w szkołach podstawowych, ukończenia karty rowerowej, natomiast specjalnych uprawnień do bycia rowerzystą w naszym kraju nie kojarzę, żeby po były. Po ukończeniu 18 roku życia oczywiście doprecyzujmy i jeszcze też może doprecyzuję, że nie chodziło mi o to, że mamy się wszyscy cieszyć, że popełniłam. No ja nie spałam, ale mi się właśnie chodziło o to, że wszyscy uczestnicy ruchu, więc zarówno rowerzyści, no to jak 4 godziny, i kierowcy samochodów muszą wzajemnie siebie szanować, był taki artykuł, brać pod uwagę, że nie są sami, o fasowym, że niestety wszystkie te grupy uczestników ruchu człowiek popełniają ma fazy, tak? Piesi przechodzą w miejsca niewyznaczonych, co 2 godziny. Przejeżdżają przez przejście dla jakbyś ktoś się chciała dowiedzieć, jak ty kogoś zakrzykujesz w tym momencie, kiedy ktoś coś ważnego mówi, to ty się nigdy w życiu nie dowiesz, bo ty myślisz, że jesteś najmądrzejszy. Tak się nie robi. Mają przeciwdziałać. Tak się nie robi. Co do rowerzystów, co 2 godziny jest po niecałe 2 godziny faza. Jak trafisz na to, że pójdziesz spać, a więc wyczujesz to, no to się wypoczniesz. A jak nie będzie to faza snu, to wtedy nie.
nie też wychodzą. Już mówiliśmy, a nie przestrzegając tych przepisów, po prostu popełniają wykroczenie. No to jak ktoś nie ma zaburzenia, albo zainteresowania jak czuje, sprawą, chce spać, jeśli się to dzieje, no to powinien pójść. Nie powinien sobie odmawiać, bo albo wtedy on nie będzie spał do wtedy, kiedy normalnie którzy w danym rejonie mają służbę, można nawet zgłosić taką sprawę i poprosić o interwencję, krótko mówiąc, policji pod normalnie standardowy numer 997 lub 112, albo jeśli jest to zjawisko występujące częściej, zgłosić to przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i taki problem zostanie zdiagnozowany. Proszę bardzo, Radio Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Strony Maciej z Podlasia. Prosimy. Przesłuchuję się państwa audycji i domyślam się, że są funkcjonariusze policji. Bardzo dobrze, jeżeli pan słucha Radia Maryja, to tak przedstawiłem naszych gości. No właśnie, ja mam... No i co ta Grabowska sobie myśli, że ona będzie gdzieś coś się robiła, czy ona tak to... Aha, ona tam na zachodnim robiła, no dobrze. Zorientowałem się, że najprawdopodobniej są to młodzi ludzie. Ona schudowała, ona nawet ładnie się ubiera i wygląda ładnie. Ale ona jest jak jakieś coś ma na mózgu, jak on tak wskaże, że ona jakoby pieniędzy nie potrzebuje. Przecież jak ona nie wzięła 28 tysięcy, to jest raz. A drugie to chciała 50 złotych tej opieki. Tak myślała, że za pliko dostanie. Już by miała, ale jak była głupia. Czyli są 55-latkowie? Prawie 30 lat służby. No to chciałbym się zapytać, ale na razie, co? Państwa, co państwo robicie z takimi sytuacjami, bo każdy z policjantów dostaje po ukończeniu służby tak zwaną legitymację policyjną. Ale jak ona po miesiącu nie dostała, to czy wiadomo, że już miała nie dostać? Znam wiele takich przypadków w swoim województwie, gdzie policjanci mają taką legitymację. Jeżdżą po prostu samochodami pod wpływem alkoholu. Aha, też. Po prostu jeżdżą po prostu bezkarnie, tak? Jest to jakby to są dla niej pieniądze tam. Zasada, że jeżeli się nic nie wydarzy, jeżeli nie było wypadku, jeżeli nie było ofiar, tak? Jeżeli zostałem zatrzymany, a mam taką legitymację, to po prostu jadę dalej. To państwo w takimi przypadkami robicie. To jest jedno, a ma pan coś w temacie bezpieczne wakacje? Ilość cegieł w budynku. No. A czy ja się nie uważa, że to nie są bezpieczne wakacje? Jeżeli policjant z legitymacją... Nie. Ja tylko się pytam jeszcze w temacie, bo tą sprawę to wiemy i nasi goście odpowiedzą, ale jeszcze mam dziś temat rozmów bezpieczne wakacje i czy w tym temacie jeszcze jakąś chciał zadać pytanie. No to właśnie dlatego zadaję pytanie. A to jedyne, tak? To dziękuję. Proszę bardzo. Ja mogę powiedzieć tak z całą stanowczością, że każdy, kto prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu i to stężenie alkoholu jest wyższe niż 0,5%, popełnia przestępstwo. Jeżeli stężenie alkoholu jest 0,2-0,5, popełnia wykroczenie. Bez względu na to, kim jest osoba zatrzymywana przez policję, jest to osoba, która ponosi konsekwencje. W końcu dzisiaj do mnie zadzwoniła firma, dodatkowo, już nie pamiętam jak się nazywa, ale takie, powiedziała, że najczęściej zwalniany jest Inodzi, przez, jest firmą drogą, którym jest komendant, że ona może mi z powodu oczywistości odpowiedź, że ja wejdę w taką firmę, że będzie jako firma pośrednicząca, najczęściej w ciągu 24 godzin od momentu zatrzymania. Jak tylko jest 8 godzin w ciągu dnia, bezpłatne, proszę ciebie, prawne, i tam obliczała, że i po 5 groszy za kilowatogodzinę, czy po 5 groszy, po miesięcznie 5,90 zł ile dopłaci, bo mamy i tak dalej, i tak dalej. Także różne udowodnienia funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd. To są również incydentalne sprawy, które się zdarzają. Dlatego mówię, że w 90% zostawiam jest drogo, sobie 10%. Ale generalnie mówi, każdy z funkcjonariuszy wcześniej czy później podnosi, zostanie zwolniony z policji kwoty. Bez odprawy, bez żadnych praw. Było 135 zł. Jakaś pizza, słuchaj, skasowała tą umowę. Jakby tak na któryś kolejny dzień. I ona do mnie, ta babka, dzwoni. Ona mówi, czy ja rezygnuję z tej umowy, czy mi się zrezygnuje. Ja mówię skąd, bo tutaj coś
czy to moja koleżanka, to się popsuła, proszę przyjść, wznowimy tą umowę. Przede wszystkim przed konsekwencjami prawnymi. I to już, ale ona mówi, że to nie coś takiego absolutnie nie ma miejsca. Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji są pod szczególną kontrolą społeczną i to, co oni robią, to, co popełniają, to, w jaki sposób się zachowują, jest w sposób szczególny napiętnowany, w sposób szczególny widziane. Są sytuacje, w których policjanci tracą uprawnienia emerytalne i są sytuacje, w których niemalże w 100% jesteśmy pewni o tym, że policjant traci pracę. Oczywiście policjant dostaje legitymację służbową policjanta w momencie zatrudnienia i legitymację tą oddaje w momencie zwolnienia. Nie ma sprawy. Funkcjonariusza z pracy i nie pozostaje mu żaden inny dokument. To będzie takie, taka robota dający mu jakąkolwiek ochronę. Nie, no po prostu nie ma zgody na takie zachowanie. I każdy funkcjonariusz, który zostanie zatrzymany, zostanie zwolniony. To mogę powiedzieć niemalże. No, mogę to powiedzieć naprawdę z całym autorytetem, natomiast funkcjonariusz, który zdecydowałby się na nienadanie biegu sprawie, czyli zatuszowanie sprawy dla kolegi, jest osobą, która nie dopełnia obowiązków służbowych, naraża siebie na odpowiedzialność również karną. Więc proszę mi pokazać takiego policjanta, który postawi na szali swoją przyszłość w tej instytucji i mało tego, ryzykować będzie również popełnienie przestępstwa, bo niedopełnienie obowiązków służbowych w tego typu sytuacji jest popełnienie przez policjanta przestępstwa. Do tego, jeśli pan ma wiedzę, że coś takiego nastąpiło i z całą stanowczością, to myślę, że nie trzeba pana przekonywać i tłumaczyć, gdzie powinien pan to zgłosić i jakie będą nastawiłam sobie. Nieprawda, nastawiam sobie budzik, obudziłam się za 2 godziny, to mi się ugotowało. Akurat. Przy każdej jednostce są oddziały kontroli, które między innymi na polecenie komendanta sprawdzają ja raz każdą nawet sytuację, na która jest miałam wątpliwa na pociąg i ją wyjaśniają. No to już miałam pół godziny na spanie, czy 45 minut. Nastawiam budzik na miskę, postawiłam tam miskę na jakąś banerkę. Chciałbym przywitać się z Państwa w Radio Maryja. Dziękuję za połączenie i za poruszenie tematu, który po prostu uważam, że jest bardzo... Do poznania. Jak to powiedzieć? No bo byśmy nie chcieli nagrywać. A jeszcze jedno pan nam się przedstawi. Wiecie, że ja jestem kierowcą bardzo długoletnim. I chciałbym nieraz po prostu dzwonię na policję, zgłaszam temat. No i śpiewałyśmy, nagrałyśmy. A policjant, ma pan takie pytanie. Zdarzył się wypadek? Nie. To po co pan dupę nam zawraca? Przepraszam, że używam takich słów. Powtarzam. To nie używać. Ja powtarzam tylko te słowa. Dzwonię, sygnalizuję taką sprawę, że nie ma oświetlenia rowerzysta. Czy taki, czy inny. Panie, nie jeden nie ma. To, co pani przedstawia, reprezentując policję, wszystko by się zgadzało. Zgodnie z prawem cacy. Ale rzeczywistość jest inna. Miało być, że oświetleni, kamizelki, zero, nic się nie dzieje. Zadzwonić na policję, pani, kto go złapie, nie ma pani prawdy, po prostu niepotrzebnie zabieram nawet czas, bo to jest każdy ze słuchaczy o tym doskonale. No z playbacku, czyli na całym stadion ludzie wszyscy, Boże, nie ma kamizelek, z muzyką symboliczną, a mało tym, są drogi dla rowerów, i to równo droga dla rowerów na Jana Pawła, kolarze i kolarz, ja to zawsze robiłam, nagrywałam. I na zebraniach, tu na działce, na waszym tonach, też ponagrywałem historię, czy tam śpiewane, że mogli nawet nie śpiewać, a było to zakaz. To ludzie przychodzą zainteresowani do nas, ładnie śpiewają, to jest tej na głos, i aj. Działanie zerowe, także po prostu to jest tylko, no wiadomo, poruszamy temat, jakby się w ogóle nie poruszało, to po prostu... By zostało to bez echa. Może to jedna dziesiąta, żeby to po prostu poszło w eter i ktoś poruszył ten temat i dopilnował. Zginęłoby jedna dziesiąta, może jedna setna mniej. Puszczanie rowerzystów po prawej stronie ciężarówek,
gdzie praktycznie zostaje pół metra rowerzysta nieświadomy, bo on tam ma prawo wjeżdża. Jazdka. I później praktycznie polskie społeczeństwo świadome czy nieświadome ginie. I wiele rzeczy takich mógłbym powtarzać, podawać po prostu. Gdzie tam jeździ? Się po prostu dozwoliłem, że może chociaż prośba do Boga i do ludzi, jedna, setna, tysięczna, milionowa, weźmie to pod uwagę, że po prostu rowerzystów wpycha się na wąskie, są ścieżki, tu mówimy, żeby nie jeździć chodnikiem. Zgoda, na ruchliwych chodnikach. Są chodniki zrobione szerokie. Nie korzystają, jadą na jezdni, bo on tam zostanie ukarany mandatem. A tutaj ukaże go życie, bo nieoświetlony zginie pod kołami samochodów. I nie chcę przeciągać. Miłej nocy. Dziękuję bardzo za połączenie temu panu i pozdrawiam. Szczęść Boże. Dziękujemy panu. Szczęść Boże. Właściwie apel, którym pan zakończył tą rozmowę, to cel, w jakim się tutaj spotkaliśmy, więc jakby uświadomienie wszystkim użytkownikom drogi, że w dużej mierze są sami odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Natomiast co do niewłaściwego zachowania funkcjonariusza, do którego dzwonimy z prośbą o interwencję, jest to karygodne. Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca. Jeśli się zdarzyła, to należy to zgłosić, do, nawet wysyłając maila czy jakieś pismo. Oczywiście można również zadzwonić, pewnie trzeba będzie w konsekwencji przyjść, choć niekoniecznie, czasami takie skargi można złożyć po prostu pisemnie, nie w ogóle nie fatygując się do komendy policji, ponieważ wszystkie rozmowy zgłaszane pod numer 997 do policji są nagrywane. Takie nagranie można odtworzyć, jeśli funkcjonariusz zachował się tak, jak pan tutaj to zrelacjonował, to jest to niedopuszczalne, jest to nieetyczne i... No i chyba pomylił zawód, no co tu dużo mówić. I zapewne poniósłby konsekwencje dyscyplinarne takiego zachowania, bo jeśli chodzi o tego typu zachowania, to mamy do tego wyspecjalizowane również wydziały kontroli, które prowadzą postępowania wyjaśniające w tego typu sytuacjach. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Janta ze Śląska. Proszę. Miałam taką sytuację. To było w mieście i jechało ze mną policja. W radiowozie nieoznakowanym. Zdarzyło się tak, że siedzieli cały czas na zderzaku mnie po prostu. Tak jakby prowokując, wiadomo, każdy się zdenerwuje, jak ktoś mu za blisko jedzie, tak? Po pewnym czasie znikli i oczywiście poczekali. Znowu się powtórzyła ta sytuacja. Ja oczywiście nie skojarzyłam, bo to oznakowane, do tyłu nie widać. I po pewnym momencie strasznie się wystraszyłam, ponieważ były koguty. Jest to dość głośne zatrzymanie i przekroczenie prędkości. No uważam, że to jest niestosowne i no zachowanie policjantów nie było na miejscu. Na moje też była sytuacja taka, że nadchodziła straszna burza. I mówię, że no tak się zdarzyło, że jest jak jest burza. Siedzą mi na ogonie. Nie, oczywiście policjant się nie, to takiego nie miało miejsca. I oczywiście tam 10 km było przekroczenie prędkości. No i tyle, no. Uważam, że nie powinny mieć takie sytuacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja może tylko tak powiem, że jeśli nie zgadzamy się z oceną sytuacji, której dokonuje policjant na miejscu interwencji, a chce kierowcę ukarać mandatem, to w każdej takiej sytuacji osoba jest pouczana o tym, że ma prawo do przyjęcia odmowy przyjęcia mandatu, jeśli nie zgadza się z oceną policjantów. To jest, myślę, najprostsze rozwiązanie w tego typu sytuacji. Odmówić przyjęcia mandatu i niech sprawę rozstrzygnie niezależny zupełnie organ, jakim jest sąd, który wysłucha jednej i drugiej strony i oceni sytuację, tak? Trudno mi tutaj jakiś inny komentarz do tej sprawy dać. Jeżeli mogę też pod koniec programu w telewizji i w radiu po 18.15 poruszaliśmy metodę na wnuczkę, metodę na
na tak zwanego policjanta, jeżeli moglibyśmy o tym powiedzieć, bo myślę, że to też bardzo ważne, bo są tacy, którzy nadużywają może i nieświadomości, może i pewnego większego zaufania, chociażby to ta metoda na policjanta policji i teraz, żeby pewne sprawy może wyjaśnić i powiedzieć, jakim zagrożeniom i kto może być poddany. Tą metodę już wielokrotnie przytaczaliśmy zarówno w telewizji, jak i w radio. Niestety cały czas mamy do czynienia z tą sytuacją. Oszuści modyfikują swoje metody. W tej chwili próbują niejednokrotnie i niejednokrotnie też i skutecznie oszukać osoby, dzwoniąc przede wszystkim na telefony stacjonarne, gdzie najpierw udają właśnie tego przysłowiowego wnuczka, po czym włącza się kolejna osoba, udając już funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, następnie funkcjonariusza operacyjnego, tłumacząc, że nasze pieniądze w banku są zagrożone, że właśnie prowadzą akcje na hakerów, że pracownicy banku są w zmowie z oszustami, że chcą właśnie, że chcąc ochronić nasze mienie, proszą o wypłatę pieniędzy, pozostawienie je w śmietniku lub w innym wskazanym miejscu. Jeśli osoba informuje... Pana chodzi czasami przekazanie osobie, tak, która przychodzi, która podaje się za policjanta. Funkcjonariusza. Za policjanta najczęściej Centralnego Biura Śledczego. Dokładnie. A dochodzi też do takich sytuacji, kiedy osoby na przykład w starszym wieku nie mają telefonów komórkowych. Oszuści dostarczają natychmiast telefon komórkowy takim osobom, każą się nie rozłączać, dlatego że cały czas pomagają w akcji. Mało tego, zdarzają się sytuacje, że straszą odpowiedzialnością karną i że niestety będą musiały zeznawać przed prokuratorem, że nie udzieliły pomocy funkcjonariuszom, właśnie tutaj policjantom i tak dalej. Tu należy wyraźnie, i podając ten telefon komórkowy, cały czas mają te osoby na nasłuchu. Kiedy osoba idzie do banku i na przykład funkcjonariusz banku pyta, czy te pieniądze są konieczne, niezbędne, czy przypadkiem ktoś nie wykonywał jakiegoś telefonu do nich. Te osoby będą cały czas słuchane przez sprawców. Nie mówią prawdy pracownikom banku. Mało tego, są w przekonaniu, że jednak ci pracownicy banku są w zmowie z tymi oszustami, którzy czyhają, czy z hakerami, którzy czyhają na nasze pieniądze. Należy wyraźnie zaznaczyć, że funkcjonariusze nie działają w ten sposób. Żaden funkcjonariusz nie prosi o pieniądze, nie żąda ich wypłaty, nie przychodzi i nie zabiera pieniędzy w celu ich zabezpieczenia. Dochodziło również w ostatnim czasie też do takiej sytuacji, kiedy oszuści, zagadując osobę, wyłudzili jakby od niej, wymusili od niej numery dostępu do konta i przelali pieniądze na zupełnie inne konto. Naprawdę proszę wierzyć, że funkcjonariusze nie działają przez telefon w taki sposób i już samo to powinno nas zaniepokoić. Po drugie, pracownicy banku również ponoszą odpowiedzialność, również i finansową, za pewnego rodzaju sytuacje, jak również funkcjonariusze nie odbierają, nie zabezpieczają pieniędzy, nie proszą o pozostawienie ich gdziekolwiek lub nie odbierają ich z mieszkania, więc wszystkie te sygnały naprawdę niech będą ostrzeżeniem, bo niestety ludzie tracą ogromne pieniądze, mimo iż mówiliśmy praktycznie przy okazji każdego z tych programów o tej metodzie. Niestety zdarzają się jeszcze sytuacje, że ludzie tracą majątek swojego i oszczędności życia. Co musimy zrobić, czy na co zwrócić uwagę, jak się rzeczywiście zachować, tak żeby takie trzeźwe myślenie też w nas zafunkcjonowało, żeby nie dawać tak szybko wiary. Przede wszystkim należy przerwać to połączenie telefoniczne, które zostało wykonane, po prostu się rozłączyć. Więc jeśli mamy telefon starego typu, to odłożyć słuchawkę na widełki. Jeśli mamy nowoczesny telefon, to po prostu rozłączyć słuchawką służącą do rozłączania takiego połączenia. I dopiero wtedy wybrać numer 997, i połączyć się z autentyczną policją.
Możemy również zadzwonić do osoby z rodziny, takiej, nie wiem, do syna, do córki, do wnuka, do znajomego, tak? I opowiedzieć o sytuacji, która mi się wydarzyła, że ktoś dzwonił, że mówią, że jacyś oszuści, że trzeba dać pieniądze policji. Być może ta rada, którą dostaniemy od znajomych, będzie już wystarczającym jakby otrzeźwieniem, wyłamaniem się z tego kręgu, w którym działają oszuści, którzy starają się tak naprawdę ograniczyć nasze kontakty do minimum i spowodować w nas wrażenie takie, że my uczestniczymy w jakiejś tajnej akcji. Bardzo często właśnie w taki sposób osoby dają się oszukać, ponieważ myślą, że uczestniczą w działaniach policji. Natomiast ja z całą mocą podkreślam, że policja nigdy nie przybiera osób trzecich, osób nie mających związku ze służbą w policji, do jakichś tajnych operacji. Chyba nie robi się tego przez telefon. No i przede wszystkim na pewno nie robi się tego przez telefon. To są niezwykle rzadkie sytuacje i na pewno nie załatwia się tego przez telefon i na pewno nie angażuje się w to osoby mające lat 80, 70, a czasami więcej. A jak możemy, no może nawet jakaś samopomoc? No taka, oczywiście, jeśli mamy samotnych sąsiadów, to dobrze jest o tej metodzie im opowiedzieć. My staraliśmy się wykorzystać już naprawdę wszystkie kanały komunikacji, żeby z informacją ostrzegającą o tego typu oszustwach dotrzeć do jak największej grupy osób. Stąd na przykład nasza współpraca z parafiami, gdzie docieraliśmy do księży, którzy podczas mszy w niedzielę odczytywali apel policji. Stąd współpraca bardzo szeroka z mediami, które tą metodę opisują w celu takim, żeby inne osoby ją przeczytały, ją poznały i na przykład porozmawiały ze swoimi starszymi rodzicami, dziadkami, niejako przestrzegając ich przed działaniem tego typu oszustów. Zawsze możemy zgłosić się do swojego dzielnicowego, który będzie doskonale wiedział, co zrobić, kiedy będziemy prosili jego o radę. Zawsze możemy zadzwonić pod numer 997-112 i po prostu się zapytać, co mamy zrobić, że jest taka sytuacja. Natomiast możemy to zrobić wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że połączenie, które zostało wcześniej wykonane do naszego domu, zostało przerwane. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pan. Serdecznie panią w studiu. Witam ojca prowadzącego. Moje imię Grzegorz, jestem z zachodniopomorskiego. Ja bym chciał się tu odnieść do słów pani, która zgłaszała taki problem związany z policją, która, jak ona to określiła, wisiała jej na ogonie. Również chciałbym się odnieść do słów gościa w programu. Pani, która stwierdziła, że kierowca ma prawo w każdej sytuacji odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy zostanie sprawa rozstrzygnięta przez sąd niezawisły. Szanowna pani, tak samo jak i w tej sprawie, jak i w wielu, wielu innych sprawach, nigdy, ale to nigdy sąd nie da wiary kierującemu pojazdem. Kierujący pojazdem musi bardzo mocno udowodnić to, że mówi prawdę. Bardzo często bywa tak, jest to udowodnione, mogę przesłać nawet, jeżeli trzeba, nie wiem, linki czy jakieś inne historie do wyroków sądowych, w których to tylko i wyłącznie kierujący, tylko i wyłącznie dlatego, że posiadał przy sobie kamerę, tudzież inną historię, był w stanie udowodnić to, że funkcjonariusz policji kłamie. Tak było na przykład z panią funkcjonariusz policji z województwa wielkopolskiego, która to poprzez tylko i wyłącznie dlatego, że kierujący pojazdem dysponował materiałem dowodowym, był w stanie udowodnić to, że pani prefabrykuje dowody, doprowadził do tego, że usunięto ją z pracy. I wcale nie jest to tak, jak pani mówi, że funkcjonariusz policji jest taki czysty, przejrzysty, kryształowy. Wie pan co, jeżeli mogę, tak ja się wtrącę, panie Grzegorzu, ale nie słyszałem słowa czysty, kryształowy i tak dalej, więc ja bym też nie chciał, żebyśmy tutaj robili nadinterpretację, tylko nasi goście też mówią, w jaki sposób takie działania wyglądają. Nie mówią, że tutaj my też mamy świadomość, że nikt z nas nie jest niepokalanie poczęty, że my popełniamy różnego rodzaju
można powiedzieć, sytuacje, które trochę każą nam się zastanowić nad nami, ale nie jest tak, że kogoś chcemy od razu wziąć i wybielić, tak? Albo powiedzieć, że to ktoś na pewno nic nie zrobił. Ale jakie konsekwencje spotykają tych, którzy przekraczają pewne granice, naruszają prawo, które obowiązuje tak pana, jak mnie, jak i obecne chociażby tutaj w studiu policjantów. Proszę bardzo. Tak, w sumie to właściwie powiem szczerze, nie wiem, co mam na to powiedzieć, bo nie bardzo wiem, jakie jest pytanie. Ja, jak już pan powiedział, wyroki są w sądzie niezawisłe i nie czuję się upoważniona, żeby w ogóle z tymi wyrokami dyskutować. Natomiast myślę, że to nie do końca jest prawda tak, że osoba, której sprawa trafia do sądu, zawsze przegrywa z tą stroną policyjną. Tak ją nazwijmy w cudzysłowie. Poznamy wiele takich przypadków, że wniosek był do sądu kierowany przez policję o ukaranie, a jednak ta kara nie była wymierzona przez sąd. Sąd zupełnie oceniał inaczej sytuację albo uważał sprawę za nie do końca rozstrzygniętą. Trudno jest mi też wierzyć, że najpierw jedzie nieoznakowany radiowóz tylko po to, żeby zmusić jakiegoś kierowcę do tego, żeby jechał za szybko, a potem się czai na niego oznakowany radiowóz tylko po to, żeby go zatrzymać. Tak jak powiedziałam, ocena będzie należała do sądu i sąd ma prawo w tej sprawie zastosować wyrok, a ja jako policjant nie mam prawa z tym wyrokiem dyskutować. No i to chyba wszystko, co bym mogła w tej sprawie powiedzieć i nigdy nie padło z naszych ust to, o czym ojciec mówił wcześniej, że policjanci są kryształowi, bo nie są, bo są też tylko ludźmi. Natomiast ponoszą konsekwencje swoich zachowań, o czym świadczy chociażby to, że funkcjonariuszka, o której pan mówi, chociaż ja nie znam tej sprawy, została zwolniona ze służby w policji. Takie rzeczy się również dzieją i one nie przynoszą nam chluby. Jest nam za nie po prostu zwyczajnie wstyd wtedy, kiedy działanie policjanta jest niechlubne. Proszę bardzo, Radio Maria. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, Panie, szczęść Boże Ojcu. Usłyszałem taką informację w tej audycji telewizyjnej, że jeśli poruszam się samochodem i mam wezwanie do zatrzymania się skierowane do mnie przez policję, to jest to bezwarunkowe i nie kwestionuję zasady, ale jak ta zasada się ma do sytuacji, kiedy podróżuję sam nocą i mam takie wezwanie na trasie, widzę samochód policyjny, widzę znak, że mam się zatrzymać, a mam obawę, jak w tej sytuacji mam się zachować. To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy panu. W przedmiocie zatrzymania do kontroli, oczywiście tak, warto wskazać, że policjanci, czyli pojazd, który jest pojazdem oznakowanym, mają prawo zatrzymać pojazd do kontroli o każdej porze dnia i w każdym miejscu tak naprawdę. Z pragmatyki służbowej, mogę powiedzieć z doświadczenia, unikamy miejsc takich, które mogłyby rodzić u obywateli jakieś obawy przed tym, że coś złego na jego osobie może się wydarzyć. To wynika po prostu z pragmatyki służbowej i jak gdyby nie znam takiej sytuacji, żeby policjanci oznakowanym radiowozem w środku ciemnego lasu zatrzymywali pojazdy do kontroli. Być może, jeżeli to są jakieś działania nagłe, wynikłe, do takiej sytuacji może dojść i takie uprawnienia policja posiada. No niemniej jednak wyjątkowe, tak, to trzeba podkreślić. No i w takiej sytuacji obywatel ma obowiązek się zatrzymać. Tu warto też, proszę państwa, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to zatrzymanie do kontroli przez oznakowany notabene radiowóz jest, czy ja mam uzasadnione obawy przed tym, że to są przebierańcy, no bo chyba o to chodzi, prawda, bo czasami osoba, która nie ma żadnych wartościowych przy sobie przedmiotów, poweźmie, że coś chcą od niego ukraść, tacy przebierańcy, w cudzysłowie, prawda, bo nie słyszałem o zbyt wielu takich sytuacjach, kiedy radiowóz oznakowany policji byłby do zatrzymania, do zwykłej kontroli drogowej wykorzystywany i tak jak podkreślałem na początku, ten
te sytuacje bardzo wyjątkowo się zdarzają. Niemniej jednak, jeżeli już do takiej sytuacji dojdzie, trzeba podkreślić, że kierowca ma obowiązek się zatrzymać, pomimo swoich obaw. Takie obawy tak naprawdę możemy zgłaszać i w ciągu dnia, że oznakowany radiowóz chciałby, że tam są przestępcy, prawda? No niemniej jednak, oznakowane radiowozy, mundury policyjne, no to są insygnia stróżów prawa i osób, które czuwają nad porządkiem publicznym. No nie można wykluczyć sytuacji. A zdarza się tak, że porywane są samochody policyjne? Jak często? Porywane policyjne radiowozy? Tak. Najczęściej są to, plotki. Najczęściej są to wytwarzane jakieś nieprawdziwe sytuacje, nawet zdjęcia są wrzucane czasami na dowód, które najczęściej okazują się fałszywą informacją krążącą w internecie. No bo dlatego też pytam, czy możemy ufać tym, którzy nas próbują zatrzymać, czy to może być właśnie jakiś przestępca, który teraz się na nas uwziął i skradł samochód. Ja może powiem, jeśli rzeczywiście mamy jakieś stany lękowe, bo jakby psychika ludzka jest nieodgadniona i różne sytuacje się zdarzają, a tak jak kolega tu podkreślił, należałoby się zatrzymać i spróbować połączyć się z numerem 112 lub 997, aby potwierdzić sobie, że obawiam się, jestem na takiej, takiej drodze, są przy mnie osoby, które moim zdaniem są lub nie są funkcjonariuszami, ale proszę mi odpowiedzieć, czy na przykład radiowóz w tej chwili, któryś z radiowozów danej jednostki znajduje się na takiej, takiej trasie na przykład. Jeśli ja myślę, że żaden dyżurny nie będzie miał problemu, wytłumaczymy swoje zachowanie po prostu jakimiś obawami, lękami, myślę, że nie będzie problemu po prostu z tą sytuacją. No niemniej jednak patrząc tutaj pod względem prawnym, sytuacji, kiedy kierowca się do takiej kontroli nie zatrzyma, na pewno będą przeprowadzone. Kiedyś były czynności wyjaśniające, bo było to wykroczeniem. Teraz postępowanie przygotowawcze. Gospodarzem postępowania jest prokurator. Finalnie, jeżeli zdecyduje się postawienie aktu oskarżenia, sprawa zostanie skierowana do sądu, gdzie sąd wyrazi opinię swoją w tym zakresie w postaci wyroku, odstąpi od ukarania, warunkowo umorzy. No niemniej jednak miejmy świadomość, że no, niezatrzymanie się do kontroli jest w tej chwili przestępstwem. Poza tym wydaje się też może dobrą radą, że jeśli już tak się stanie, to zawsze można podjechać do najbliższej komendy policji i powiedzieć, jaka sytuacja miała miejsce. I powiedzieć, że jestem tą osobą, która się nie zatrzymała i że po prostu miałem takie obawy. Było to w miejscu, które absolutnie uważałem za niebezpieczne, jeśli ono takie jest, bo też nie twórzmy legendy do czegoś, czego nie było i nie ma, tak? Także jeśli rzeczywiście jest sytuacja, nie wiem, ciemny las, środek nocy i nagle nie wiadomo skąd kontrola, która budzi nasze obawy, nie zatrzymałem się, podjeżdżam do najbliższej jednostki policji i mówię, jak sytuacja miała miejsce i myślę, że to zostanie szybko wyjaśnione. Dobiega końca nasz program, nasze spotkanie. Dziś przede wszystkim o bezpiecznych wakacjach staraliśmy się mówić. Co jeszcze musielibyśmy powiedzieć, może co warto było, z czym warto zostawić słuchaczy, też żeby nasza świadomość rosła tego, jak się zachować. No nawet to mamy nieraz obawy, żeby ktoś nas zatrzymał, no ale policja no czymś się kieruje, że kogoś chce zatrzymać. Były jakieś symptomy. No nawet my chcemy się czuć bezpiecznie, a wiemy, że świat jest coraz bardziej niebezpieczny. Różnego rodzaju są zdarzenia, o których my nawet nie wiemy, co się dzieje w pobliżu. My przyjeżdżamy, nasz samochód na przykład jest podobny do jakiegoś tam samochodu, który jest poszukiwany. No i teraz... Zdarzają się takie sytuacje, albo prowadzimy działania w nocy. To się zdarza niezwykle rzadko, tak? Że takie kontrole w takim miejscu, o którym pan, który dzwonił wcześniej, mówił, są prowadzone, ale one najczęściej są uzasadnione jakimś zdarzeniem, do którego doszło, o którym osoba, która w tym miejscu akurat się niefortunnie znalazła, po prostu nie wie. Mogą to być, nie wiem, wysadzenia bankomatów na przykład, tak? I mamy informację o tym, że prawdopodobnie będzie to taki, a taki pojazd i albo sprawdzamy w ogóle, czy osoby podróżujące samochodem nie mają w związku z tego typu na przykład sprawą. Mogą to być ucieczki jakieś i prowadzone działania związane z zatrzymaniem osób, które uciekły przed zatrzymaniem albo w trakcie zatrzymania. Także tych powodów działań może być całe mnóstwo, nie będziemy ich tutaj wymieniać. Natomiast jeśli jest to uzasadniona obawa, no to tak jak mówię, takie zachowanie będzie dobre. No a kończąc już właściwie temat, który trochę odbiegł od bezpiecznych wakacji, to tak naprawdę wydaje się, że w dużej mierze to, czy wakacje będą bezpieczne, czy nie, zależy od nas i mamy na to naprawdę realny wpływ. Jakby się tak dobrze zastanowić, to dużo rzeczy, które się dzieje, o których dzisiaj rozmawialiśmy,
powodują po prostu ludzie, którzy w sposób czasami nieświadomy, ale bardzo często świadomy, po prostu popełniają czy dopuszczają się tak, takich czy innych zachowań. Czy też nie zastanowią się wystarczająco głęboko albo wystarczająco dobitnie nad tym, co robią. Dziękuję. To był głos pani podinspektor Moniki Chlebicz. Pani, ja myślę, że warto by było podkreślić, bo ja pozwolę sobie z racji profesji pozostać przy temacie drogowym, żeby o bezpieczeństwo na drogach, oczywiście my jako instytucja do tego powołana, jest to naszym szczególnym zadaniem, szczególną troską i staramy się ze wszech sił, żeby to bezpieczeństwo poprawić, czy to jest mandat karny, czy pouczenie, czy wniosek do sądu, jednak on nie jest po to, żeby sprawić przykrość osobie niewinnej, tylko trzeba czasami spojrzeć wewnątrz siebie, co ja złego zrobiłam, w jaki sposób zagroziłoby to bezpieczeństwo. Wspominaliśmy, że prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Może te 10 na godzinę rzeczone wcześniej w audycji nie jest największym przekroczeniem, niemniej jednak jest naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Trudno mi gdyby zrzucać winę na samochód, który jedzie z tyłu, zachęcający do przyspieszenia. No, ludzie różnie podchodzą, kierowcy są badani pod kątem predyspozycji swoich i myślę, że przede wszystkim współpraca na drodze, życzliwość i spojrzenie też na funkcjonariuszy nie pod kątem takim, że powiedzmy prowadzone akcje czy wykonywane czynności służbowe to po to, żeby utrudnić życie kierowcom czy ludziom czy uczestnikom ruchu, tylko po to, żeby to bezpieczeństwo poprawić. I myślę, że jeżeli będziemy ten cel sobie obierzemy i wspólnie będziemy do niego dążyć, bo bez ścisłej współpracy z użytkownikami dróg będzie to bardzo trudne, więc jak gdyby wsparcie od tej strony samych użytkowników, zadbanie o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo też innych, bo nie jesteśmy sami na świecie. Zadbanie o drugiego człowieka też jest, wydaje mi się, ważne. I jeżeli te cele razem zgramy, no to wszystko będzie szło ku dobremu, bo idealnie, tak powiem... Bo nieraz ludzie mówią, no dlaczego oni nie reagują, nie? A jak reagują, no to... Tak, źle i tak nie dobrze. Tak, tak. No ale to też w jaki sposób prewencja. No, mówię, ta świadomość nasza, mówię, no nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, a chcemy czuć się bezpiecznie. A jak państwo mówicie, no, teraz mamy wakacje, może właśnie jeszcze bardziej to się rozluźnia. Jeżeli w normalnym okresie iluś ludzi wyjeżdża pod wpływem alkoholu, no to nie jest kwestia, nie wiem, nieświadomości, małej wyobraźni. Właśnie czym się trzeba kierować, żeby coś takiego wziąć i robić? Więc to, te działania no, są podyktowane jakimś rozmyślnym działaniem, jeżeli chodzi o działania policji. No bo jeżeli ludzie sami nie są w stanie zastanowić się, no to ktoś musi w jakiś sposób zareagować i temu też się pewnie nie należy dziwić. Natomiast ja bym chciała jeszcze poruszyć jeden temat, którego nie poruszyliśmy tutaj, a poruszaliśmy go w pewnym zakresie, w zakresie ruchu drogowego. Alkohol. Niestety alkohol też i w życiu często kojarzy się osobom z rozprężeniem, z wakacjami, z odprężeniem i niestety dochodzi też do wielu niebezpiecznych i nieszczęśliwych sytuacji związanych właśnie z upojeniem alkoholowym, z wypijaniem dużej ilości alkoholu, gdzie osoby niestety nie pamiętają, co robią, nie kojarzą, jak się zachowują. Ja bym doradzała, jeśli jesteśmy w grupie, jednak żeby przynajmniej jedna z osób pozostawała w stanie trzeźwości w kwestiach, zwłaszcza kiedy wyjeżdżamy z naszymi dziećmi na jakieś wyjazdy, bo nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co się stanie. Nie wiem, dziecko się zakrztusi, dziecko dostanie alergii, komuś coś się stanie, ktoś się przewróci i wtedy brakuje osoby, która trzeźwo myśli i która wzywa pomocy. Lub na przykład zareaguje natychmiast i dowiezie do pierwszego punktu medycznego, dajmy na to, bo potrzebna jest szybka reakcja. Ale ostatnie wydarzenia też i u nas w Toruniu pokazują, że niestety i do ciężkich uszkodzeń ciała, do zabójstw nawet, dochodzi pod wpływem alkoholu. I myślę, że warto, zanim wypijemy lub naprawdę przekroczymy pewną granicę, zastanowić się nad tym,
co tak naprawdę robimy i obyśmy w te wakacje nie doprowadzili do jakiegoś nieszczęścia tylko dlatego, że wydaje nam się, że mamy prawo do wakacji i rozprężenia właśnie takiego alkoholowego. Ale nie bezmyślności, tak? Nie możemy, nie brak odpowiedzialności. Nie kończyć tak pesymistycznie, tak, trzeba życzyć po prostu wszystkim fajnych, przyjemnych, udanych wakacji w gronie rodziny, z przyjaciółmi, no i bezpiecznych, bo w końcu jesteśmy też policjantami. Dziękujemy. Kogoś pozdrawiamy? Wszystkich słuchaczy pozdrawiamy, Radio Maryja. Szczególnie pozdrawiamy policjantów, którzy dzisiaj w nocy pełnią służbę, żeby ich służba była bezpieczna, żeby wrócili do domu i żeby zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy są na tych wakacjach lub którzy wkrótce na nich będą. Pani podinspektor Monika Chlebi, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Toruniu, dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan komisarz Krzysztof Dankowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Toruń Śródmieście. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję też państwu za...